Prof. Handball Zagłębie, Handball Team Sosnowiec 37-25. Rozmawiamy z Bartoszem Markiewiczem, skrzydłowym naszego zespołu. Bartek, chyba ci taki wymarzony mecz dla zespołu. Wysokie, pewne zwycięstwo. Do tego każdy zawodnik na parkiecie, chyba każdy wpisał się też na listę strzelców. Zgadza się. No, odrobinę skuteczności po naszej stronie. No, od początku kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Nie daliśmy nawet rywalom pomyśleć, że mogą nawiązać trudną walkę z nami dzisiaj. To bardzo cieszy. Interwencje w bramce, obrona zrobiła w końcu swoje i mogliśmy wyprowadzać kontrataki, co nas cieszy. Pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami był bardzo wyrównany. No teraz tutaj Śląsk wygrał bardzo pewnie. Z czego wynikało może tam strata punktów, a tutaj pewne zwycięstwo? Strata punktów wynikała tam no na pewno. Jakby Zagłębie Sosnowiec jest drużyną, która bardzo dobrze gra u siebie. My w tym meczu akurat zagraliśmy, no, można powiedzieć, że fatalnie w pewnych elementach. No, a dzisiaj wszystko zagrało. Wiedzieliśmy, że nie możemy tego rywala absolutnie zignorować mimo różnicy punktowej. No i pokazaliśmy dzisiaj dobry nasz handball. Za tydzień widzimy się ponownie w hali Orbita w najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 rywalem Olimpia Medek z Piekary Śląskie. Tam padł wynik 30-19 właśnie o teoretach handballa. Jeżeli spojrzymy na tabelę, to tutaj to chyba punkt dzieli czy teraz już bodajże 4. To jest bardzo ważny mecz w układzie całej tabeli, no ponieważ jakby Olimpia Piekary depcze nam po piętach, mimo że tą Beniaminkiem są niezwykle groźnym rywalem. No ale jak pokazujemy w tym roku u siebie, naprawdę gramy solidnie, no i chcemy to podtrzymać.